Czy ciężko doszkolić się do szkoły psychoterapii? To zależy od szkoły w sumie. Są szkoły, gdzie są bardzo takie dość wymagające egzaminy wstępne i rozmowy kwalifikacyjne. No, z reguły trzeba mieć to wykształcenie, z reguły psychologiczne właśnie i jakieś doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami też. W mojej szkole na przykład jest taki wymóg, żeby się dostać na drugi szkołę, rok psychoterapii, trzeba już mieć jakieś doświadczenie w pracy z pacjentami. Więc trzeba już pracować jako terapeuta lub co najmniej psycholog w kontakcie z pacjentami. No nie wiem, jak jest w innych szkołach, wypowiadam się tylko na podstawie swojej własnej, nie? No bo tylko w niej jestem.